że Radia Koncita. Grecki parlament zgodził się na referendum w sprawie warunków programu pomocowego dla Aten. Głosowanie odbędzie się 5 lipca. W Warszawie i Katowicach wylądują dziś samoloty z pierwszymi Polakami ewakuowanymi z Tunezji po piątkowym ataku terrorystycznym. Amerykańskie federalne agencje bezpieczeństwa wzywają do czujności w związku z możliwym zamachem 4 lipca w Dniu Niepodległości. Więcej informacji o 10. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Zapraszamy obie z panią Jadwigą Osuchową. Jest, są z nami już dwie słuchaczki. Pani Marta z Kielc. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry, pani doktor. Zamieniamy się w słuch. Dzień dobry, dzień dobry. Pani doktor, ja mam taki problem. To znaczy tak, Turcja wzięła ze schroniska suczkę. W tej chwili suczka ma 4 miesiące, z tym, że ona miała parwowirozę, wyciągnęli ją z tego, w związku z tym nie wychodziła. Wychodzi od miesiąca i jest taki problem, że ona się bardzo boi wychodzić na dwór. Boi się ludzi, boi się dzieci, rowerów, wózków. No nie wiemy, co przeżyła, prawda? Bają się. No i nie ma co się dziwić, ona jest pewnie maleńka, bo jeżeli ma 4 miesiące, ona jest maleńka, bo ona będzie taka raczej spora. W tej chwili no, taka jest średnia, powiedziałabym. Jest duża poprawa, ale jednak jak to... A ile czasu ona jest u pani? Ona została wzięta na początku maja. Na początku maja, mamy teraz czerwiec. Czyli 2 miesiące jest porównane, 2 miesiące, no, biorąc pod uwagę jej wiek, jest to kawał czasu, ale tak naprawdę jest to mało, jest to krótko. Są postępy. Chodzi mi o to, jak ją można przekonać, żeby ona się nie bała, bo ona jak wychodzi z moim sen, ja mam pieska 2-letniego, to ona jest, wtedy zachowuje się normalnie. To zawsze wychodzić w sen. Drugim najlepszym nauczycielem dla jednego psa jest drugi, bardziej doświadczony pies i ona będzie naśladować i będzie robić wszystko to, co starszy polega. Tak, że córka wyjeżdża, ona w ogóle nie mieszka z nami, w tej chwili jest u nas z tym pieskiem i chodzi nam o to, jak ją, żeby się tak nie bała, co możemy zrobić? Na pewno nie zrobicie tego tak, nie wciśniecie guzika zielonego czy czerwonego. Wiadomo. Czas, cierpliwość i niech córka troszkę przedłuży pobyt u was, tak żeby ta suczka miała towarzystwo psa, który się nie boi, bo ona przy nim się nauczy nie bać. Pomocne jest, tylko nie naśladujcie ci, którzy nie macie takich problemów, drodzy słuchacze. Pomocne są słodycze, oczywiście nie czekolada. Wyższy poziom glukozy zawsze poprawia nastrój, między innymi to jest powód, dla jakiego ludzie często sobie serwują te słodycze, jakim jest źle. Tak samo jest z psami, więc coś słodkiego umili, nawet straszne hamowanie autobusu, jak wyjdziecie na ulicę, ale nie przesadzajcie, bo nie chodzi o to, żeby ją utłuczyć, tylko mieć w kieszeni jakieś herbatniki bez czekolady, żeby móc pod nos podetchnąć wtedy, kiedy jest, robi się straszno wokół, a w tej chwili przedłużyć pobyt. Naprawdę drugi pies zrównoważony uczy jak profesor wyższej uczelni tego malucha i ona się przy nim nauczy, więc niech córka troszkę dłużej zostanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję pozdrawiam bardzo. Pani Marto, do widzenia. I pani Krystyna z Warszawy. Dzień dobry, pani Krystyno. Dzień dobry, pani doktor. Mój problem to gołąb, który wpadł wczoraj na naszą klatkę schodową. Ja mieszkam w samym centrum Warszawy, dom jest spokojny. Ludzie niewiele, na ogół jeżdżą winą, a ze mną po schodach chodzi ich trochę osób. Ten gołąb został poturbowany bardzo przez drugiego gołębia. Bo nie chce mi się w to wierzyć, na że został poturbowany przez drugiego gołębia. Ten drugi gołąb nie miał wąsów i... Nie. Marynarki jakieś. Nie, to jest wykluczone. To zresztą widać, że tutaj była jakaś walka. Ale to nie drugi gołąb. Ja myślę, że to była albo wrona, albo sroka. Nie drugi gołąb. No może, w każdym razie... Wrona, sroka, owszem. W każdym razie ja już dostałam sytuację po kres na schodach, wieża wokół pełno. No i ten gołąb biedny siedzi. I co? Szybko zabrać gołębia. Proszę? Szybko zabrać gołębia. No nie, ja mam dwa koty, więc to jest wykluczone.
Wie pani, ja mając 12 kotów, kiedyś długi czas też trzymałam gołębia, którego poturbowałam właśnie sroka i on żyje do tej pory i założył nawet już rodzinę. Nie, można go, bo te schody są bardzo spokojne, czy nie można go tak po prostu... Ja myślę, że jeżeli on jest poturbowany, proszę wziąć pudełko po butach, wsadzić go do środka dziurki, zrobić, żeby tam trochę powietrza dotarło i pójść do jakiegoś lekarza, który się zajmuje ptakami, bo nie do pierwszego lepszego, ponieważ nie wszyscy się zajmują ptakami, ale to jest bardzo łatwo znaleźć w internecie, wklepie pani tylko weterynaria ptaki i znajdzie pani gabinety, które się zajmują ptakami i najpierw pójść tym gołębiem i go obejrzeć, dowiedzieć się, jak się nim opiekować, bo on może mieć jakieś uszkodzenia, których pani nie zna, nie wie pani o nich. No, no też nie może. Proszę, tym bardziej, jak najszybciej proszę to zrobić. Trzeba go poić na pewno, on na pewno jest sprawniony, nie mówię już o... Mu, tam jest woda i... Ale czy on pije sam tę wodę? Czy on pije sam tę wodę? Bo musi, to, że pani mu postawi, jakiego... Naprawdę, pierwsza rzecz, proszę gołębia w pudełko i do lekarza i obejrzeć go. Sama jestem chora. No ale no to poprosić sąsiadkę, kogoś z rodziny, no szybciutko ktoś pójdzie, no przecież tam mieszkają ludzie, a nie jakieś, że tak powiem, sztuczne twory. To znaczy, zostawić go na tej klatce, to na tych schodach nie ma sensu po prostu. Proszę pani, jakby pani miała wypadek i ktoś znalazłby pani bardzo przytulne podwórko i powiedział, proszę sobie poleżeć na tym podwórku i nabrać sił i przyniósł kanapkę i herbatę. No nic z tego by nie było, prawda? Nie rozumiem. No właśnie. Pozdrawiam bardzo panią z Krakowa. My pozdrawiamy. Z Krakowa. Dziękuję bardzo. I szybko gołębia. Od dawna, gdy należałam do tego, do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Krakowie, więc bardzo pozdrawiam Krakowa. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i proszę naprawdę bardzo szybciutko gołębiem się zająć. Niestety musimy chyba robić maleńką przerwę. Jeszcze nie. Witamy pana Wacława z Warszawy. Dzień dobry, panie Wacławie. Dzień dobry. Ja mam dwie sprawy. I taka prośba, że mogę się odnieść do nich, póki jestem jeszcze na antenie. Otóż pierwsza sprawa to jest taka, że po prostu widzi się nieraz, jak psy, które są powiedzmy, no nie spuszczane, tylko są ciągle jeszcze na lince, nie mówię na łańcuchach, na lince. To jest bardzo przykre, a nawet bolesne, że kiedy się, powiedzmy, widzi, że ten pies jest szarpany, często mam za tą linkę, że on, prawda, idzie gdzieś, chce się nie tylko załatwić, ale to jest szarpnięcie, żeby go ściągać. I to nie tylko, no, tylko wtedy, ale... A czy ma pan psa, panie Wacławie? No? Czy ma pan psa? Nie mam psa. I jest to, wydaje mi się, że jest to problem. To jest zwierzęta cienkie i wydaje mi się, że... Proszę pana, jest bardzo wiele problemów. Ja myślę, że... Ja skończę, tylko trzeba w tysiąc później rozwiązać. Słucham panią. Ma pan rację, oczywiście trzeba to rozwiązać, natomiast ja radzę najpierw zainteresować się jakimś nieszczęśliwym psem i zobaczyć, że czasem bywa tak, że jak się prowadzi psa na smyczy i on pociągnie, to obie strony są z tego niezadowolone, nie tylko pies. Niektóre psy nie umieją chodzić na smyczy i ciągną. Więc myślę, że będzie dużo lepiej, jeżeli pan sam doświadczy tego i liczę na to, że po naszej audycji, jeśli nawet nie adoptuje pan żadnego psa, to zacznie pan regularnie pomagać jakiemuś schronisku blisko Warszawy. Bardzo dziękuję, dobry, panie Wacławie. Właśnie chciałem powiedzieć, bo to zaraz wyglądało. Ja wyglądałem już w swoim życiu, rzadko się napracowałem, ale dałem parę kociom też, powiedzmy, ze śmietnika, też na orle. Cudownie, bardzo się cieszymy. Ale również były przecierpienia różnych rzędów, też jest w kozie i tak dalej. Ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że ja tego uważam za sukces, bo to uważam, że to jest obowiązek każdego człowieka. Ale ja za sukces uważam, że pani powiem o co mi chodzi, dlaczego to mówię. Że jak był w 2013 roku wiec przed Sejmem w obronie zwierząt, żeby nie było rytualnego zabijania zwierząt, to razem z kilkoma innymi mówcami, żeśmy zdołali przekonać, prawda, no jakoś tam dał wpływać na posłów, że jednak nie uchwalili tego. Bardzo panu dziękujemy, panie Wacławie, bardzo dziękujemy za taką postawę i że pan stara się pomóc, natomiast myślę, że zawsze zaczynajmy pomagać od takich bardzo małych rzeczy blisko nas, ale i tak dziękujemy. Dzień dobry, pani Anno, pani Anna dzwoni z Warszawy. Dzień dobry, no wreszcie pani odbiera telefony, znaczy stacja jako taka.
No ale wie pani, tutaj no jednak wszyscy chcą się dodzwonić, więc nie możemy mieć... Nie. Tutaj tak, wszyscy bardzo pilnie odbierają telefon. Nie było możliwości porozmawiania z pani. Ja mam taki problem, znaczy miałam. Mój pies z małym psem coś rozgrzewał. Wąchał i potem zaczął bardzo piszczeć. No ja go przyniosłam do domu na rękach, bo nie był w stanie chodzić. Nic nie znalazłam na ławce. Po jakiejś półtorej godzinie pies zaczął bardzo źle oddychać. Zaczął harczeć. Serce mu tak biło, że było słychać. No poszłam z nim do weterynarza. Weterynarz stwierdził, że zaczyna być arytmia serca, że prawdopodobnie go coś ugryzło. I to jest taki odczyn. To był akurat okres długiego weekendu. W Warszawie kardiologa nie można było znaleźć psiego. W związku z tym pies dostał jakiś tam środki na no, ale czym problem teraz, proszę powiedzieć? Problem polega na tym, w jaki sposób ja mogę zareagować, jeżeli ten pies rozgrzebie coś, bo prawdopodobnie to były osy, te co w ziemi żerują. Tam składają swoje. Nie, proszę pani, mają gniazdo, ani żerują, no to mają budują gniazdo, tam gniazdo, ich prawo. Dobrze, ale w jaki sposób ja mogę zareagować, jeżeli stanie się... Nie chodzić w to miejsce, gdzie to się stało i chodzić z psem w takie miejsca, które są już... Proszę pani, jak zareagować, jak pani na trawniku nastąpi na szkło? Nie, jak zareagować, jeżeli ja będę poza Warszawą, gdzie nie mam dojścia do weterynarza? Czy ja mogę coś psu podać? Proszę pani, nie wiem, co się może wydarzyć, jak będzie pani poza Warszawą i coś podać zawsze można, ale nie wiem co. W związku z czym wybierać na spacery używane trawniki takie, po których biega dużo psów, bo wiadomo, że tam żadna osa sobie nie zrobi gniazda. A poza tym to, co się zdarzyło, ale czy da pani mi dokończyć? To, co się zdarzyło pani psu, zdarza się tak rzadko, jak rzadko ludzie wygrywają w lotto. Więc szansa na to, że zdarzy się to po raz drugi, jest znikoma, a nawet żadna. W związku z czym myślę, że można o tym zapomnieć, a wiadomo, że wybierać miejsca, tak jak dla dzieci, prawda? To jest dokładnie taka sama sytuacja. Dzieci też grzebią w różnych, znajdzie dziurkę w ziemi i palec wsadza. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Natomiast w miarę na ile jesteśmy w stanie wybierać dla naszych zwierząt i dzieci miejsca, które uznamy za bezpieczne. I tyle, i nic więcej. Czyli jeżeli taka sytuacja się zdarzy, to pies może zdechnąć. Dziękuję, nie, do widzenia. Pani Anno, źle mnie pani zrozumiała, ale trudno, jaki dzisiaj mamy dzień, ta pogoda, widocznie ludziom... Ludzie są, proszę państwa, przesądni, głupi na to. A Janek Witek był mądry. Z jednej strony chciał być mądry, a z drugiej strony był przesądny, no to wiecie pan. Przecież jak on czegoś zapomniał, wychodząc, to jak się wracało po zabranie czegoś, no to on musiał usiąść. No ale to tylko jeden przykład, a przecież oznak przesądu są tysiące przejawów. Nie wiem, ale starsze psy bardzo często mają kaszaki. Ale ma 4 lata pani doktor dopiero. No to ma taką skłonność i tak też bywa. Jest taki defekt mieszków włosowych, który to powoduje. Także, ale nie jest to choroba, która grozi życiu. Naprawdę. Ale pani doktor, czy powinna iść do chirurga, kto usuwa? To zależy, ile ich jest, prawda? Jeżeli są... No nie ma dużo. Jeżeli... Jedna tak wyciągną, bo byłam u kolega. Więc proszę mi też dać dokończyć. Bo jak będzie się je wyciskać, to zawsze się będzie odnawiać. W związku z czym najlepiej jest usunąć z torebką, bo kaszak ma taką torebkę, usunąć z tą torebką i wtedy w tym miejscu już nie będzie to nawracało, co nie znaczy, że skłonność do tworzenia się kaszaków minie, bo ona nie minie i są psy, u których się to robi, ale proszę tak bardzo się tym nie przejmować, dlatego że nie jest to zagrożenie dla życia psa i najczęściej one robią się w takich miejscach, gdzie można wykonać ten zabieg w znieczuleniu miejscowym. I nie trzeba psa poddawać narkozie, tylko można to zrobić w znieczuleniu miejscowym. I zawsze lepiej jest usunąć taki kaszak wtedy, kiedy on jest mniejszy. Nie czekasz, aż on się zrobi ogromny, czyli nie wyciskać, ludzie wyciskają, a potem mówią, o już mamy dosyć tego wyciskania, to teraz usuniemy. Lepiej, także proszę pójść do lekarza, niech on sobie to obejrzy dokładnie, umówić się z nim,
i usunąć, bo wtedy po prostu, no nie, tak jak powiedziałam wcześniej, nie obiecuję, że za rok zrobi się następny, no. Tak, pani doktor, ja tylko chciałam pani doktor błagać, że pani doktor apelowała do tych cholernych hodowców. Oni te psy trzymają w klatkach. Mówi pani doktor, bo... A myśli pani, że oni na mój apel zareagują? Niech pani na to nie liczy. No, może jakbyśmy to napiętowali, bo no, ja nie wiem, to nie do nich, trzeba do... hodowli. Pani to... doktor, byłam teraz w tej hodowli, no mają trzy obciarki w klatkach. Głupia baba. I taki biedny pies, tylko go dopuszczają, kryją dla pieniędzy. Ja wiem. I taki biedny pies żyje tam 10-15 lat, nic nie widzi. Ja wiem. To jest naprawdę... To nie są hodowle, to są pseudohodowle. Proszę pani, chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś ma jakieś papiery i tymi papierami się legitymuje i ma taką, jak pani mówi, hodowlę, to też jest pseudohodowla. To nie chodzi o to, jakie kto ma papiery, tylko jak traktuje te zwierzęta. I to też są pseudohodowle, bo żadna hodowla nie traktuje zwierząt w taki sposób. I oczywiście my musimy, o tym się bardzo często mówi i ja też o tym mówię. I przede wszystkim, o co chodzi? Nie kupujmy zwierząt. Ja przestaną kupować. Drugiego kupię, drugiego człowieka na pewno, pani doktor. Ale nigdy nie kupować, bo jak pani kupuje, to pani nakręca koniunkturę. Tak. I to absolutnie, jak jest popyt, to jest podaż. I to jest prawo rynku. Bo ludzie traktują zwierzęta jak rzeczy. Autorytetem, żeby to pani doktor napiętnowała. Ja to od razu pani mówię, wypiętnuję, ale zaręczam pani, że ci, którzy to robią, absolutnie nie wezmą tego pod uwagę. Nie wezmą pod uwagę. Niestety nie. Bo my wybrani to już dawno by tego nie robili, bo ja to dawno mówię. Za drugi razem to poszła skałacznikowa, żeby się wyszła. Nie, pani tego nie robi. Ale jak tak można zamykać, taki biedny pies siedzi w klatce metrowej. Nie, pani ludzie robią jeszcze gorsze rzeczy. Naprawdę, robią zwierzętom straszne rzeczy. Chciałabym, żeby wszyscy ci, bo czym jest jeszcze, chciałabym powiedzieć, gdzie jest pies pogrzebany, żebyśmy reagowali. Dlatego, że bardzo często my to widzimy, ludzie widzą i nie reagują. A nie może to jest zgłosz, pani doktor. Właśnie o to chodzi pani Krystyno. Zgłaszać na policję, zgłaszać do Straży Miejskiej. Pani jest z Wrocławia, tak? Proszę pójść do najbliższego posterunku policji lub Straży Miejskiej. I spróbować, jak nie wyjdzie tu, bo ja zaraz powiem, jaka jest droga. Wypołowana. Najpierw nie proszę iść do Straży Miejskiej, nie wyjdzie, iść do policji, nie wyjdzie, zgłosić do prokuratury i podpisać, żeby podpisało więcej osób, to nie pani sama. Zrobić szum, dlatego że tak naprawdę to oni mają obowiązek reagować. No do organizacji też, która się organizacji też, oczywiście, do organizacji też. Także gdzie się da zgłaszać, mówić, krzyczeć. Dobrze, i pani doktor też nam tak bym prosiła, że pani doktor apelowała, żeby ludzie nie kupowali i żeby nie schodzili do policji. Od 50 lat apeluję, nie kupujcie, jeszcze bez rolnictwa. Tak. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję ślicznie. I ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Pani Krystyno, proszę państwa, za chwileczkę wracamy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. EKG. Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Od poniedziałku do piątku. Nakręcanie koniunktury dziadom. Zaprasza Maciej Głogowski. Którzy chcą zarobić. Na jednych zarabiają rodzice, na innych dziewczyna, a na mnie zarabia moje auto. Zacznij zarabiać dzięki aplikacji Uber, która na całym świecie łączy kierowców z pasażerami. Pieniądze czekają na kierowców na www.uber.com. Gotek Film zaprasza na nowy film z legendą światowego kina. Al Pacino powraca w wielkim stylu w filmie Mangelhorn. Poruszająca historia o miłości i tęsknocie. Mangelhorn. Jedna z najlepszych kreacji Al Pacino. W kinach od 26 czerwca. Jestem kleszczem. I zarażam ludzi kleszczowym zapaleniem mózgu. I co mi zrobi? Zabiję! Rośnie liczba osób zarażonych groźnym dla zdrowia kleszczowym zapaleniem mózgu. Kleszcze czają się w trawach i krzewach. Najlepsza ochrona? Szczepimy! Szczegóły szczepkleszcz.pl. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Thank you.
7.40. Agnieszka Litwińska. Eurogrupa nie przedłuży Grecji programu pomocowego. Zabiegał o to premier Alexis Tsipras w związku z planowanym na 5 lipca referendum w sprawie warunków dalszej pomocy finansowej dla Aten. Pożar w parku rozrywki na Tajwanie. Rannych zostało ponad 500 osób. Paweł Kukiz zapowiedział, że do końca lipca przedstawi ludzi, którzy znajdą się na listach wyborczych jego ugrupowania w jesiennych wyborach parlamentarnych. Więcej informacji o 10.00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Jutro z wyborczą tygodnik Ale Historia, a w nim 500 lat z Sejmem. Wydanie specjalne. Szlachta wiedziała, że król może skorumpować nawet wielu posłów, ale zawsze znajdzie się choć jeden nieprzekupny, który może ochronić państwo przed zapędami despoty. Stąd brała się powszechna zgoda na liberum veto. Ale Historia. Co poniedziałek z wyborczą. Reklama. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Zapraszam, przypomnę numer telefonu 22 44 44 044. Przypomnę, że naszym gościem z Krakowa dzisiaj jest pani Jadwiga Osuchowa, która jest prezesem Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, samodzielnej jednostki, niezwiązanej z całą resztą, że tak powiem. Oprócz tego jest sędziną i może doradzić, jeżeli ktoś jakiś prawny problem dotyczący zwierząt miałby. Witam pana Mirosława z Warszawy. Dzień dobry, panie Mirosławie. Dzień dobry. Pani doktor, ja dzwonię w takiej sprawie, żeby podziękować pani doktor za dobrą radę. Pani doktor zawsze namawiała, żeby wziąć coś ma kota, żeby wziąć drugiego kota. Jak ja się cieszę, że pan dzwoni, panie Mirosławie. Cudownie. Ja wziąłem drugiego kota, posłuchałem się pani doktor i nie posłuchałem się. To znaczy, wziąłem drugiego kota, ale tak wyszło, że wziąłem takiego 4-tygodniowego. No tak wyszło. No, wyszło, ale już jest dobrze. Ale jest idealna zgoda. Ten mój dziki kotur, to zawsze gry wszystkich naokoło. No. Chyba się w nim oburzyły jakieś ojcowskie uczucia, bo tego małego nie puka, do niskiego dopuszcza, w ogóle nie ma. Idealna zgoda, opiekuje się tym małym. Cudownie, bardzo się cieszę. I wszystkich namawiam, kto jeszcze nie wziął, wziąć drugie zwierzęta. Oczywiście nie skazywać go na samotność. Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę. Inaczej się zwierzęt zachowuje. On dorosłych normalnie gryzie, drapie tak jak gryz, ale tego małego idealnie się z nim bawi, nie puka na niego, nie gryzie go. W ogóle ja się bałem, co to będzie, jak one się spotkają, ale to już no, idealnie. I jeszcze dodam panie Mirosławie, że gryz i drapał ludzi, ale w tej chwili ma na to mniej czasu, bo jest zajęty tym małym. Ale dalej gryzie ludzi, tak samo. Gryzie i drapie, to samo. Tylko no to go nie ruszajcie. To go nie ruszajcie, a on swój czas poświęci temu małemu, zamiast gryzie ludzi. Tego małego jest zupełnie inny kot po prostu. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam serdecznie oba koty również. Chciałem zaapelować, żeby kto jeszcze nie wziął, żeby natychmiast brał, bo to naprawdę warto. Dołączamy się oczywiście do tego apelu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. I pani Halina z Dąbrowy Górniczej. Dzień dobry, pani Halino. Dzień dobry, pani doktor. Cieszę się, że się dozwoliłam. Ja też się cieszę. Ale słyszę z rozmowy z panem, że właściwie tak jak gdyby mnie uprzedził w moim temacie. Otóż pani doktor, mam kota pięknego, wspaniałego, 15-letniego. Tak. No i mamy taki problem, czy wziąć właśnie małego kotka. Nie małego, weźcie jakąś starszą godzinę ze schroniska. No, teraz powiem, dlaczego małego pani nie. Pani doktor, ale my już mamy u znajomych mojej córki, uległy się małe kotki. Nie uległy, tylko urodziły. Taki piękny, rudy jak ten nasz właśnie. Ale chwila. Moja córka mówi, weźmy tego kotka, gdy przynosi zdjęcia, filmiki o nim, to tylko... Nie. I nie wiem, nie jestem pewna, jak ten mój kot zareaguje na to drugie kociątko. Proszę mi pozwolić powiedzieć. Małego kociaczka weźmie każdy, bo małe koty są śliczne. Jeżeli pani weźmie kociątko dla swojego 15-latka, to zrobi mu pani naprawdę niedźwiedzią przysługę. Dlaczego? Dlatego, że kociaczek potrzebuje się bawić, jest szalony, będzie go ciągle zaczepiał. Tamten będzie po prostu miał go po uszy. Zrobi mu pani naprawdę źle. Naprawdę źle. My to wiemy. Więc tylko weźcie... Boję się o to, jak ten nasz
staruszek ma swoje jak. On nie zna innych zwierząt, bo jest tylko w domu, bo mieszkamy na czwartym piętrze. No jest pani Danilko, ja jeszcze raz powiem. Tak. Proszę nie brać małego kotka, bo mały kotek lubi się bawić, a duży kotek, ten pani piękny, rudy 15-latek, nie znosi małych kotków. I w momencie, jak pani weźmie małego kotka, on pomyśli, ale ta moja Halinka to mnie nienawidzi. Specjalnie mi to zrobiła. Więc niech pani nie bierze małego kotka. I córka właśnie mówi, że no, on by był taki, jakby to był jego, jakby to było jego dziecko. Ale on powie, że to nie jego dziecko jest. No ale ja mam tą obiekcję, że nie i świetnie, to... pani Halinko, ma pani świetną obiekcję, w związku z czym, proszę, tak. Jeżeli ma pani potrzebę drugiego kota, to jest bardzo dobre. No niech mam jeszcze nie potrzebę, tylko tak się to zrodziło samo z siebie. To niech to umrze śmiercią naturalną, tak jak samo z siebie, to niech samo z siebie umrze, sam z siebie umrze ten pomysł, bo to nie jest dobry pomysł. Chodzi mi o tego starszego kota, bo naprawdę dla niego będzie to bardzo uciążliwe. On żył całe życie sam. Tego samego i rozmawiamy tu z córką ustawicznie na ten temat. Ja mówię, mnie już nie chodzi, bo małego weźmiemy, czy nie weźmiemy, to już jest druga sprawa. Weźcie. Ale mówię, jak ten nasz się zachowa? Będzie on się będzie czuł jak gdyby odrzucony. Nie, on się nie będzie czuł odrzucony. I niech śpi dalej, on się nie będzie czuł odrzucony, tylko on będzie czuł się zapomniany. I będzie uważał, że zrobiła mu pani straszne świństwo, tak, bo tamten będzie go bez przerwy molestował. Natomiast proszę posłuchać jeszcze chwilę, pani Halinko. Tak. Proszę wziąć jakąś starą kocinę ze schroniska. Kocinę, która nie będzie się chciała bawić, która nie będzie natrętna, która nie będzie go zaczepiać. Uratuje pani życie cudnemu jakiemuś kotu, który jest wcale nie gorszy od pani kota pod żadnym względem, tylko nikt tego nie zauważył jeszcze. A malucha, tą obiekcję cały czas miałyśmy i ja też mówię córce, że obawiam się, że on nie zaakceptuje. I cudownie pani, bardzo mądrze pani mówi córce i córka powinna pani słuchać, a te małe... No córka jest już w takim wieku, że ma swoje dziecko. A no nie szkodzi, ale dalej jest córką i mamy trzeba słuchać, tak, prawda? Tak, no tak. Właśnie. Więc świetnie, pozdrawiamy pani Halino, a proszę doradzić... Ja również dziękuję bardzo za doradę, dziękuję uprzejmie. Ale ja jeszcze proszę, ja też się cieszę, jeszcze chciałam dodać, że niech pani doradzi tej osobie, której kocięta się urodziły, po pierwsze, żeby wykastrowała kotkę, a po drugie, żeby... Już wykastrowali. A po drugie, żeby jeżeli będą komuś darowywać te kocięta, niech dadzą w parach. Niech nie dają pojedynczo, tylko w parach, dobrze? U nas był taki sam swego czasu problem, jak się u nas uległy małe. Urodziły. I taka pani przyszła, wzięła dwa. Były takie jednakowe, chłopczyk i dziewczynka, że tak powiem. Proszę pani, potrzymała tydzień i przyniosła mnie z powrotem. No ludzie dobrze, że przyniosła, a nie wyrzuciła, no. Bezcelni, że przyszła... Zni, proszę pani, zni. Ona mi oddaje te kotki. Zni. No cóż, tak się zdarzyło. Dziękujemy bardzo pani Halino, pozdrawiamy serdecznie, do widzenia. Jest z nami pani Małgorzata z Katowic. Dzień dobry pani Małgorzato. Dzień dobry pani doktor. Ja dzwonię ponownie do pani doktor, bo dzwoniłam jeszcze poprzednio w sprawie mojej kotki, która niestety zmarła, ale mamy drugiego kota. Wzięliśmy pani doktor weterynarii, która przygarnia takie zwierzęta, leczy okaleczone. I dostałam znać, że jest taki kotek do wzięcia. Wzięliśmy kota, nazwanego w tej chwili Rudolfem. Jest kotem 8-miesięcznym, tak określiła pani doktor. Mamy taki problem. Kot jest wzięty na początku maja. Dzisiaj mamy koniec czerwca. I bez przerwy się drapie. On już dostał środki na odrobaczenie, to wewnętrzne. Został wysterylizowany, ale jedyną bolączką jego jest to, że się drapie i okazuje się, że po odtchnieniu on nie powinien mieć tych pcheł, zdaniem pani doktor, ale w domu zaczęło się szaleństwo mimo odtchnienia. I on po prostu cierpi, bo to już nie mówię, ale wszyscy będą za chwilę cierpieć, ja wiem, proszę pani, w tej chwili pan on po prostu się chleje, po prostu jest zakrwiony. I trzeba te pchły zlikwidować. I to jest następny środek. I w tej chwili nie wiem, co zrobić. Dostaliśmy ostatnio pani doktor taką bardzo silną obrożę, która jest na duże psy. Nie, ale proszę, nie, chwila, nie, nie, nie. Ale
są już bardzo wiele pchnich rodzin w różnych rejonach. Uodporniło się przez bardzo takie częste i dobre stosowanie środków przeciw pasożytom zewnętrznym. Wszędzie ludzie doprowadzili niechcący, to jest troszkę jak z bakteriami i z antybiotykami, do takiej sytuacji, że część pcheł, część psich populacji się odporniła na większość środków przeciwpchelnych stosowanych. I teraz szuka się innych. I ja nie mogę wymieniać ich nazw, natomiast w tej chwili pojawiły się. Proszę o tym powiedzieć w gabinecie weterynaryjnym, że chce pani najnowsze środki przeciwpchelne, ale dla kotów. Nie kupować dla psów, dobrze? Dlatego, że można zabić nawet kota środkiem, bo oczywiście są takie preparaty, które są stosowane i u kotów, i u psów te same. Natomiast jest wiele takich, które wolno stosować tylko u psów, a nie wolno u kotów. Więc powiedzieć oczywiście, że to ma być dla kotów, ale powiedzieć o tym, co się dzieje, że przede wszystkim wymienić wszystkie preparaty, które były do tej pory stosowane, żeby nie powielać tego, i zastosować zupełnie nowy preparat. Teraz pojawiły się nowe preparaty, które są skuteczne wtedy, kiedy są nieskuteczne te używane od lat. Rozumiem. Więc po prostu trzeba najszybciej. Przy ostatniej wizycie, pani doktor, dostaliśmy już jako ostateczną rzecz, obrożę dla niego, właśnie tą bardzo silną firmę wiatrową i powszechnie stosowaną. W takiej puszce jest ta obroża. Ona jest przeznaczona dla zwierząt 7-8 kg. No, Rudolf waży 3 kg i daliśmy mu to na szyjkę, sądząc, że rzeczywiście to już będzie koniec, no ale tak się nie stało. I mamy jeszcze. I namawiam do tego, żeby nie stosować obroży, tylko te preparaty, które się wchłaniają przez skórę, dobrze? Nawet w tej chwili są już preparaty i do ustnej injekcji. On dostał coś takiego na odrobaczenie, ale pani druga doktor, bo my już po prostu jesteśmy w tej chwili u trzeciego lekarza, stwierdziła, że to było na odrobaczenie wewnętrzne. Nie, ale to są środki doustne, które są na pasożyty zewnętrzne również. Natomiast co radzę jeszcze robić? Wtedy, ja nie wątpię, że pani odkurza bardzo porządnie, ale wtedy, kiedy jest w domu zwierzę zatklone, trzeba szczególnie dokładnie odkurzać. Wtedy się automatycznie zmniejsza tę populację pcheł, dlatego że pchły składają jajka poza żywicielem. One składają jajka w dywanach, w szparach, od podłogi. Stąd takie powiedzenie stare, że kiedyś mówiono, że pchły się biorą z kurzu. I było w tym troszeczkę racji, dlatego że one składają jajka właśnie w tym kurzu i dopiero stamtąd przepotwarzają się później, bo są larwy maleńkie pchle, które się żywią czym innym niż pchła dorosła. I później stamtąd wyskakują gotowe pchły, malutkie i bardzo głodne. I takim spryskujemy preparatem, który kupiliśmy. Boję się, że ten preparat też nie będzie nim niczego robił, więc najważniejsze jest bardzo dokładne odkurzanie wszystkich szpon. Bo wtedy się wyciąga i te jajka, i te larwy, i populacja automatycznie zmniejsza się tę populację. Żeby on miał radość życia po prostu, bo to jest świetny kot, który nam rośnie, jest cudowny, zupełnie czujemy się jak para. Bardzo się cieszę i dacie radę, to musicie. Przedszkola, więc on czasami przerasta nasze możliwości, bo pobudka jest w środku nocy, bo się bawimy, ale chcielibyśmy mu zaoszczędzić tego stresu, no i tego, że on się bez przerwy drapie. No ale nie ma wyjścia, jak za tym co jeszcze. Pani doktor, odkurzamy i wracamy do weterynarza. Wracamy do weterynarza i mówimy mu dokładnie, w czym rzecz, bierzemy nazwy wszystkich preparatów stosowanych. Co jeszcze? Zrobić w rodzinie zawody, póki ten środek nie zadziała. Bierze się kota na stół, daje się mu coś pysznego, rodzina siada, każdy ma spodeczek z wodą i łapiemy pchły. I kto więcej złapie, to też skuteczne. Dobra? Właśnie, dobrze. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam pani Małgorzato i witam panią Ewę z Warszawy. Halo? Dzień dobry. Łapanie pcheł. Dzień dobry. Ja poratunek do pani dzwonię. Umarł właściciel 2-3 tygodnie temu. No i ta widna sonia czeka, to się nad nią zrzucuje. Może parę szczegółów. 6 lat biała, jedno ucho rude, drugie kropki. Wszystkie szczepienia, antykoncepcja, grzeczna, dobrze ułożona. No i czekamy. Napisałam różne ogłoszenia i na coś. Ale pani Ewo, a pani nie może jej wziąć? Nie, nie mogę. Dlaczego? Bo ja jestem sama i wciąż wyjeżdżam. Mhm. Jak a nie ma pani kogoś bliskiego, kto nie wyjeżdża wciąż? Gdyby, że miałam wszystkich 6 zięci. Zięci uczułam na sierdzi, w związku z tym wnuki odpadły. No, na wszystkich płotach, wszyscy znajomi, wszędzie, gdzie tylko mogłam, dałam ogłoszenie. No, ja wiem, że słuchacze radia naszego nie zawiodą. Nie wiem.
głupia baba. Jestem sama i wciąż wyjeżdżam. Głupia baba. Nie, bo ja to ja nawet słuchać nie mogę, bo ja wiem, co to znaczy. Bo jej świat się zawalił cały, więc ludzie, nie pozwólcie na to. Po prostu nie ma mowy, żeby na to pozwolić. I na pewno nie... Dwa lata temu umarła jej pani, a 3 tygodnie temu umarł jej pan. Nie, w ogóle to koszmarna historia. Pani Ewo, ja liczę jednak na to, że może pani jakoś zorganizuje czas, że pani da radę. Ja bym chciała, ale ja podam swój numer telefonu. Ale numer telefonu proszę natychmiast podać. Proszę notować, proszę państwa, dlatego, że nawet jeśli nie wy, to wasi znajomi. Więc każdy, kto słucha, niech notuje. No słuchamy. A jeszcze powiem pani taką rzecz, że Sunia była znaleziona w lesie, bo jej matka... To był taki ożeniła się sama w lesie, tak. Ożeniła się w lesie, ludzie ją dokarmiali, żeby tych szczeniaków nie zabierać od razu. I jak szczeniaki podrosły, to wtedy tej Sunie odebrali. I to jest ta Sunia właśnie odebrana... Pani Ewo, telefon. 800 816 834. Ja powtórzę jeszcze raz. Wjeździmy ją do Gdańska, do Krakowa, wszędzie. Cudownie, także cała Polska, to nie, nie okolimy. Cała Polska, nie, to ja wiem. Ona ma antykoncepcję do grudnia załatwioną. Ale trzeba wykastrować, antykoncepcji nie trzeba stosować, dlatego że antykoncepcja tylko może jej zaszkodzić, więc ten, kto już pomożecie w tyłu, sfinansujecie kastrację. Wszystko finansujemy, żeby tylko kto się ze mną kochał. Jeżeli ktoś z Krakowa weźmie, to my też krakowskie towarzystwo. No, kochania, to by ma być, za Polska się będzie biła. Jak ona ma na imię? Ja pani nawet zresztą też mnie na Facebooka wysłałam wiadomość, bo pani... Ale wie pani, ja zaglądam na tego z Facebooka raz na bardzo... Nie, Facebooka, na pocztę. Ale, bo pani wtedy nie odbierała telefonu tydzień temu, bo jakiś pan miał rozmowę. Także ja... No, z góry dziękuję, bo ja tym pani pomogła i mam nadzieję, że i tym razem się uda. Radio ja nie jestem pewna, że się uda, dlatego że wiem, jacy są słuchacze, a jeszcze pewna, ale mam nadzieję. Mamy ofertę krakowską. Ja przypomnę numer telefonu. Proszę, a to pan Leszek. Proszę zapisać, to jest 600 816 834 600 816 834. W sumie średniej wielkości, tak sięga no, pod kolano, może do kolana. A jak ma na imię? Lora. Lorunia. Lora jak papuga Lora. Zielona, jest taka papuga Lora. W Ameryce Południowej, Lora Zielona. Tak. Naprawdę jestem przekonana, że się uda i proszę na razie Lorę tulić. Jest grzeczna, jest miła, nie agresywna, wszystko jej się podoba. No, lubi no, jak to Lory bywają. Proszę państwa, bardzo dziękujemy. My musimy już kończyć, bo czas nam upłynął. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia za tydzień. Radio Conchita. Zapraszam, Dorota Sumińska. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji TOK FM na urządzenia mobilne.